Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie omawiali temat Kazimierz Jagiellończyk i wojna 13-letnia. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie nie od Kazimierza, a od jego starszego brata Władysława, którego nazywać będziemy Warneńczyk. Albo, bo tak jeszcze nazywano go wcześniej, Władysław Jagiellończyk. Jednak, żeby go odróżnić od późniejszego Jagiellończyka, który będzie rządził w Czechach i na Węgrzech, o tym też będziemy dzisiaj mówili, będziemy go nazywać tutaj Warneńczykiem. Do rzeczy. Mamy rok 1434, umiera wtedy Jagiełło. I w tym samym roku na króla Polski koronowany jest jego starszy syn. To są te przywileje, o których mówiłem wcześniej, które pozwoliły na tą koronację. A tym synem jest owy Władysław. Władysław ma wtedy 10 lat, więc w jego imieniu władzę będzie, ogólnie rządy, będzie sprawować taka rada królewska na czele z biskupem Zbigniewem Oleśnickim. To jest pan, o którym wspomniałem też przy okazji poprzedniego tematu, czyli wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. On tam wtedy miał ratować życie samemu Jagielle. Natomiast tutaj on już nie będzie takim bohaterem. Raczej historia go tutaj traktuje jako takiego zapalczywego polityka, który chyba poczuł rządzę, powiedzmy, że władzy i nie chciał tej władzy po jakimś czasie oddać. A miałoby to być w roku 1438, czyli w momencie, kiedy sam Warneńczyk kończy 14 rok życia i powinien samodzielnie sprawować władzę. Niestety dochodzi do wewnętrznych tarć. Jego matka, czyli Zofia Holszańska, o której też mówiliśmy poprzednio, jest kobietą, która, no powiedzmy, że nie bardzo widziała Oleśnickiego jako tego regenta, który miał tą władzę w imieniu Władysława pełnić, albo nawet takiego osoby, która miałaby siedzieć na czele takiej Rady Królewskiej. Dlatego też dochodzi do takiego konfliktu wewnętrznego w Polsce i Oleśnicki tutaj wychodzi, powiedzmy, że z twarzą, ponieważ co prawda ten konflikt przez niego był poniekąd przegrany, ale tą silną władzę polityczną dalej będzie niestety, ale sam Warneńczyk odczuwał. Dlaczego? Dlatego, że Oleśnicki szukał mu jakby nowego tronu, który mógłby objąć i dla samego Warneńczyka będzie to być może nawet ucieczka z Polski, o czym też później jeszcze będę chciał Wam parę słów powiedzieć, raczej w formie ciekawostki. Ale mamy rok 1437, wówczas umiera cesarz, król Węgier, król Czech, czyli Zygmunt Luksemburski. Po jego śmierci władzę przejmuje Albrecht II Habsburg, który rządzić będzie no, niestety, ale niezbyt długo, bo będzie to raptem 2 lata. Niestety umiera dosyć młodo, na szczęście dla niego dorobił się 2 dzieci, syna i córki. Córka, o której będziemy mówili później, Elżbieta Rakuszanka, będzie żoną naszego króla Kazimierza Jagiellończyka, natomiast syn będzie takim, powiedzmy, pogrobowcem, podobnie jak u nas było ze Sprawiedliwym podczas rozbicia. I on też będzie rościł sobie prawa do tej korony w latach późniejszych. Ale to już jest sprawa czeska, my wracamy do Polski. Otóż według niektórych takich opinii, relacji, Władysław rzeczywiście miał zginąć na tym polu walki. Turcy mieli mu obciąć głowę, my to znamy jeszcze przy okazji z bitwy pod Legnicą, kiedy mówiłem, że i nasz wtedy książę Henryk Pobożny głowę stracił, więc dwie rzeczy się pokrywają, to mogłoby mieć sens. Natomiast jeden z posłów weneckich, który miał być oczywiście na dworze sułtana, miał powiedzieć, że owy sułtan, ten turecki, trzymał głowę polskiego króla w takim dużym garnku z miodem. To był jego trofeum z miodem. Wyobraźcie sobie w ogóle szczątki człowieka, które są zalane miodem. Ale to nieważne. Ta głowa, która tam była trzymana, była głową z włosami blond, a nasz król miał ciemne włosy. Więc tutaj taki portugalski historyk, który pracuje na jednym z uniwersytetów amerykańskich, twierdzi, że Władysław Warneńczyk wcale tam nie zginął, tylko jakby uciekł od Polski, uciekł od Węgier, od polityki. I jako, że sobie też nie poradził z tą bitwą i przegrywa bitwę z muzułmanami, jakby chciał się odkupić i ucieka od tej polityki, zamieszkując na terenie portugalskim. I ten historyk portugalski twierdzi, że ten nasz król miał dotrzeć do tej Portugalii i tam być znany jako taki Henrique Alemão, czyli taki jakby Henryk Niemiec albo Principe Polaco, czyli książę Polak. I teraz kwestia jest taka, czy rzeczywiście do tego mogłoby dojść. Ponieważ dochodzimy sobie do sedna sprawy, powiem najpierw co będzie na końcu, a później to uzupełnię. Ten portugalski historyk twierdzi, że nasz król, czyli ten Warneńczyk, mógłby być ojcem Krzysztofa Kolumba. I teraz kwestia jest następująca. Ten historyk twierdzi, że nie jest możliwe, żeby Kolumb jako jakby taki syn ubogiego kupca otrzymał tak dobre wykształcenie. Poznał języki, poznał geometrię, poznał kartografię. To po prostu nie mieściło się jakby w ramach finansowych samego kupca, zwykłego kupca genueńskiego, ponieważ ten Kolumb
miał się urodzić w Genui. Natomiast kwestia jest taka, że to wykształcenie otrzymał i tutaj ten Portugalczyk cały czas upiera się przy jednym, że Warneńczyk był znany Henrykowi Żeglarzowi, który był wtedy księciem portugalskim i jako, że zaraził go tą chęcią do żeglugi, ożenił go z wysoko postawioną arystokratką i Warneńczyk miał zginąć w wieku około 40 lat na morzu podczas jakiejś żeglugi. Natomiast to, że jego żona urodziła kogoś, kto miał być później Kolumbem, no jest przez większość historyków niestety powątpiewane i to właściwie jest ta ciekawostka. Dlatego też można gdzieś tam sobie to ułożyć w głowie, że kiedyś może to będzie prawdą, może to będzie potwierdzone. Wyobraźcie sobie, że podręczniki będą na całym świecie mówili, że Krzysztof Kolumb był pochodzenia polskiego, od naszego króla, który uciekł spod bitwy, ale to nieważne, byłaby dobra historia. Tyle z ciekawostki, wracamy na ziemię, a właściwie to do Polski. Śmierć Władysława no niestety spowodowała bardzo poważny kryzys na terenie Polski, na terenie Litwy. No, nasza szlachta, nasi możni zebrali się i powiedzieli, że naturalnym następcą musi być Kazimierz. No ale Kazimierz, jako wielki książę litewski, wiedział, co w Polsce się dzieje, wiedział, jak był traktowany sam Władysław Warneńczyk przez Oleśnickiego, że był kontrolowany, więc zaczynał przedłużać te rozmowy. Przedłużał je z dwóch powodów. Oficjalnie dlatego, że jakby na Węgrzech pojawiły się pogłoski, że ten Warneńczyk rzeczywiście tę bitwę przeżył i gdzieś tam może żyć, więc on wierzył, że on wróci. A prawda jest taka, że chciał sobie wypracować troszeczkę większą pozycję polskiego przyszłego króla na naszym dworze, niż powiedzmy miał Warneńczyk wcześniej. Sama polityka, dyplomacja Kazimierza oczywiście się udała, ponieważ Oleśnicki został troszeczkę odsunięty od tej władzy, natomiast do niego za chwilkę jeszcze sobie tutaj wrócimy, a sam Kazimierz będzie królem Polski koronowany dopiero w 1447, czyli przez 3 lata my właściwie nie mieliśmy króla. A to niestety doprowadziło do tego, że szlachta no niestety zaczęła się panoszyć i do tej szlachty jeszcze dzisiaj będziemy sobie wracali. A sam Oleśnicki popadał raz po raz w konflikty z królem i jesteśmy mniej więcej w czasach, gdzie zakończyły się te wszystkie spory koncyliacyjne w kościele, czyli antypapież i tak dalej. A jako, że sam Oleśnicki był wybrany przez antypapieża, a już jakby została ta sprawa przedawniona i jest już papież, ten Marcin V wybrany na soborze w Konstancji, to sakra biskupia była już jakby nieaktualna, więc Oleśnicki, kiedy wywalczył sobie tą pierwszą sakrę takiego biskupa, kardynała na ziemiach polskich, chciał od Kazimierza, żeby ten mianował go jakby pierwszym swoim doradcą. Kazimierz się nie zgodził. Później, kiedy będziemy w roku 1454, czyli w momencie, kiedy rozpoczniemy wojnę 13-letnią, Oleśnicki się zbuntuje przeciwko królowi, przecież jak można atakować krzyżaków, i pokłóci się z nim i do końca życia już się z nim nie pogodzi. Ale faktem będzie to, że po cichutku będzie finansowo wspomagał tak naprawdę wojnę polsko-krzyżacką, a miał z czego? Bo ten biskup miał 60 wsi i 3 miasta. Więc jednak nie trzeba być królem możnym, jakimś bogatym szlachcicem. Wystarczy być biskupem, żeby po prostu być wtedy bogatym. W latach późniejszych Kazimierz ożenił się z córką Albrechta II Habsburga, o którym mówiłem wcześniej, z Elżbietą Rakuszanką. A no, może nie była ona najpiękniejsza, natomiast nazywana jest matką królów, ponieważ z jej łona wyjdzie no, spora ilość głów koronowanych. Władysław, o którym będziemy mówili dzisiaj, Jan Olbracht, o którym wspomnimy, później wyjdzie Aleksander i Zygmunt Stary. Więc jak widzimy, czworo królów, jeszcze arcybiskup do tego, to naprawdę jest całkiem niezły wyczyn. Natomiast idziemy sobie teraz do głównego tematu, czyli do wojny 13-letniej. Po Grunwaldzie krzyżacy się właściwie już nie podnieśli. Ich gospodarka po tej wojnie głodowej jeszcze była dobita. W związku z tym narzucali oni coraz to jakby wyższe podatki miastom pruskim, które się z tym nie zgadzały. I stany pruskie, czyli tamtejsze mieszczaństwo, tamtejsze rycerstwo, zaczęło się buntować. I w 1440 roku, my o tym mówiliśmy przy okazji koronacji Warneńczyka, o tym roku oczywiście, te stany pruskie zaczęły kombinować i utworzyły Związek Pruski. Związek Pruski, na czele którego będzie stał Jan Barzyński i celem tego związku będzie walka o swoje prawa, czyli prawa pruskie, w walce z zakonem krzyżackim. Krzyżacy oczywiście chcieli się w jakiś sposób dogadać z tym Związkiem Pruskim, no nie udało się. W związku z tym już takim bardzo mocnym uderzeniem będzie jakby skierowanie sprawy do sądu cesarskiego, a sąd cesarski zarządził likwidację Związku Pruskiego. To zamiast zakończyć konflikt, tylko go zaogniło i rozpoczęło wojnę. Wybuchł bunt. Bunt, który spowodował ataki na miasta krzyżackie, na zamki krzyżackie. Niektóre były zajęte przez Związek Pruski, a niektóre były, zamki same, doszczętnie zniszczone, jak ten w Toruniu, czy na przykład w Gdańsku. To spowodowało, że jednocześnie
Związek Pruski obawiał się o to, czy Krzyżacy czasem ich nie dobiją, więc zwrócili się przedstawiciele związku do naszego króla, Kazimierza Jagiellończyka, który miał otoczyć ich opieką. Czyli jakby miałby stanąć po ich stronie, kiedy wojna miałaby wybuchnąć. Jagiellończyk miał pewne wątpliwości, ponieważ w roku 1435 został zawarty w Brześciu Kujawskim taki jakby kolejny pokój z Krzyżakami i nie wiedział, czy jest sens, żeby znowu z tymi Krzyżakami walczyć i tak dalej, ale ostatecznie skłonił się ku wojnie. W roku 1454, a dokładnie 6 marca, wydaje on taki akt inkorporacyjny, w którym przyłączył on do Polski Prusy i Pomorze Gdańskie. A co oznaczało tylko jedno? Wojnę z Zakonem Krzyżackim. Kolejną wojnę, tym razem 13-letnią. Idziemy sobie do tej wojny i pokrótce sobie ją omówimy. Krzyżacy no, nie mieli za bardzo możliwości, żeby zebrać rycerstwo z Prus. Prus są zbuntowane, więc nikt na pewno do Krzyżaków by nie chciał pójść. Utrudnione było też rekrutowanie rycerstwa z zachodniej części Europy, więc Krzyżacy postanowili, że wynajmą wojska, to są tak zwane wojska zaciężne i w tym momencie one pochodzą z Niemiec, ze Śląska oraz z Czech. Polski król zwołał pospolite ruszenie, czyli polskie wojsko, polską armię i miała się rozpocząć wojna. Mówię, miała, bo się jeszcze nie rozpocznie, dlatego że polska szlachta się zbuntowała, powiedziała, że oni nie będą chcieli walczyć, ponieważ król nie zapytał ich łaskawie o zgodę. Więc zażądali od niego przywileju na przyszłość. I w ten sposób przechodzimy do przywileju Cerekwicko-Nieszawskiego. Był on wydany w roku 1454 w dwóch miastach, czyli Cerekwica i Nieszawa, stąd taka nazwa. I na jego mocy król jakby w przyszłości zobowiązał się, że nie będzie bez zgody Sejmu nakładał ani podatków, ani zwoływał pospolitego ruszenia. To by oznaczało tylko jedno, że no niestety kolejne prawa królewskie zostały ograniczone. A sam ten przywilej doprowadził do bardzo dużego wzrostu roli szlachty i niestety proces ten będzie dalej trwał, ponieważ kolejne przywileje, które omówię przy następnym temacie, doprowadzą do tego, że w istocie powstanie Sejm, taki parlament, który będzie jako pierwszy Sejm walny zwołany w roku 1493 przez syna Kazimierza, czyli Jana Olbrachta. Także za niedługo będziemy mieli demokrację szlachecką, która niestety nie będzie prowadziła do niczego dobrego. Same przywileje nie są niczym dobrym, ale o tym, tak jak powiedziałem, będę mówił przy lekcji następnej. Także po ogłoszeniu tego przywileju armia polska się zebrała. Dochodzi do tak jakby pierwszej takiej walnej bitwy. Bitwa ma miejsce w roku 1454, jest to bitwa pod Chojnicami. I tu zdziwienie. Wojska polskie, pospolite ruszenie zostały stłamszone przez wojska zaciężne, te, które były zatrudnione przez Krzyżaków. My po prostu przegrywamy, a nasz król Kazimierz Jagiellończyk miał ratować się w tej bitwie po prostu ucieczką. I to niestety doprowadziło do pewnej zmiany myślenia o Kazimierza. Zauważył, że siłą nie jest ilość, ale jakość, że ci wyćwiczeni żołnierze z wojsk zaciężnych robią ogromną różnicę na polu walki. W związku z tym rozpoczął zbieranie pieniędzy na opłacenie wojsk zaciężnych po stronie polskiej, które będą walczyły. Dlatego też opodatkował on miasta pruskie. Tutaj one się aż tak nie buntowały, jak przy okazji zakonu krzyżackiego, ponieważ Kazimierz dawał im odpowiednie przywileje, które zwalniały ich z pewnych podatków, więc wyszło na to, że była taka jakby bezzwrotna pożyczka ze strony króla. Ponadto zajął się wreszcie, jak na tamte czasy można było powiedzieć, zasobami finansowymi kościoła. I to spowodowało, że mógł rzeczywiście zaciągnąć przede wszystkim wojska zaciężne, które będą walczyły po naszej stronie. A Krzyżacy, zaciągając te wojska, obiecali pieniądze, ale nie byli w stanie ich spłacić. W związku z tym takie oddziały zaciężne pochodzące z Czech wygoniły z Malborka wielkiego mistrza, wygoniły Krzyżaków, zostawiły Malbork dla siebie i w roku 1457 sprzedały ten zamek Kazimierzowi za cenę ich, powiedzmy, że wynagrodzenia za poprzednie lata i na przyszłość. To spowodowało, że Krzyżacy przenieśli się w inne tereny i będą mieli swoją stolicę od teraz w Królewcu. I już niestety dla Krzyżaków, oczywiście dla nas jak najbardziej w porządku, się nie odbudują. Ale do tego jeszcze będziemy sobie wracali. Wojna 13-letnia jednak dalej trwała i dochodzi do takiego ważnego wydarzenia, właściwie to dwóch ważnych wydarzeń, takich bitew. Pierwsza będzie w roku 1462, bitwa nad Świeciem, którym rzeczywiście te oddziały zaciężne zrobią różnicę. Teraz jest to polska armia zaciężna, którą dowodził w tym czasie Piotr Dunin i Krzyżacy zostali pokonani. Rok później, w roku 1463, dochodzi do kolejnej, takiej bardziej bitwy morskiej. Jest to bitwa na Zalewie Wiślanym i tutaj nawet statki z Gdańska, z Elbląga nam pomogły i to spowodowało, że Krzyżacy po raz kolejny przegrywając poprosili o pokój. Rozpoczęły się negocjacje. Negocjacje zakończą się w 1466 roku i pokój będzie podpisany w Toruniu. Będzie to drugi pokój toruński. Pod taką nazwą przechodzi on do historii.
Jakie były warunki? No przede wszystkim widzimy po mapie, że państwo krzyżackie jest podzielone na dwie części. Do Polski przyłączono Pomorze Gdańskie, przyłączono Ziemię Chełmińską, o którą tyle walczyliśmy, Malbork, Elbląg, całą Warmię i nazywa się to Prusami Królewskimi, zależnymi od Polski. A druga strona to jest coś, co będzie wiązało się z Prusami takimi bardziej zakonnymi, a później Prusami Książęcymi, ponieważ po sekularyzacji, o której będziemy mówić sobie troszkę później, będą one państwem świeckim, a nie zakonnym, ale to jest na razie taka magia przyszłości. Jeszcze skupmy się tutaj na obrazie, który widzimy. Jest to obraz takiego pana jak Mariana Jaroczyńskiego, który pokazuje drugi pokój toruński. Widzimy polskiego króla, czyli Kazimierza Jagiellończyka. Widzimy kronikarza królewskiego, Jana Długosza, to jest też polski kronikarz, bardzo ważny. Widzimy legata papieskiego, który pokój wymodlił. No i po drugiej stronie widzimy wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, którym był Ludwik von Eglishausen, który będzie takim mistrzem podpisującym bardzo niekorzystny pokój dla samego zakonu. I widzimy jeszcze Kontura, czyli Henryka von Plauena. Więc jak widzimy, sama jakby polityka polskiego władcy była dosyć dobra, przemyślana i jego działanie, pomimo tych przywilejów, było całkiem znośne. Mało tego, sam król prowadził bardzo taką solidną jakby politykę zagraniczną, ponieważ jego najstarszy syn Władysław w roku 1471 po zabiegach jego ojca, czyli Kazimierza, a po śmierci czeskiego władcy, takiego Jerzego spod Jebradów, zostaje on królem Czech. I to powoduje, że nasza dynastia Jagiellonów obejmuje kolejne państwo. W roku 1490, po śmierci z kolei króla węgierskiego, Kazimierz otrzymuje propozycję objęcia tronu węgierskiego. Jednak uznał, że on nie chce tam iść i wyznaczył swojego kolejnego, jeżeli chodzi o starszeństwo, syna, czyli Jana Olbrachta, który tym królem węgierskim miałby zostać. Ale tutaj dochodzi do sporu, nawet takiej małej wojny pomiędzy braćmi, ponieważ Władysław, ten król czeski, uznał, że tron węgierski będzie jego i to on zajął Węgry, zbrojnie oczywiście, i został królem czeskim oraz węgierskim. W ten sposób dynastia Jagiellonów rządziła prawie że połową Europy. Co jest tutaj jednak ważne i co warto byłoby wspomnieć, to nie jest jednak taka wspólna polityka zagraniczna, ponieważ dopóki żyje Kazimierz, to jest ok, ale Kazimierz umrze w roku 1492 i w Polsce królem wtedy zostanie Jan Olbracht, więc te drogi Jagiellonów, braci jagiellońskich, czyli Władysława i Jana, niestety będą się rozchodziły. Będzie chodziło po prostu o sprawy na Mołdawii, gdzie jeden i drugi będzie nimi zainteresowany. Ale to będziemy sobie robili na następnych tematach. Za dzisiaj dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.